co powinnam wiedzieć? Taki temat zaproponowała jedna z słuchaczek, więc zobaczmy, co powiedzą karty. Co powinnaś wiedzieć? Co powinieneś wiedzieć na dzień dzisiejszy? Na teraz, na tą chwilę obecną, czyli w tej chwili, tak? Grupy dwie mam znów, niemniej jednak proszę w mojej sprawie o subskrypcję, o komentarze później, którą grupę Państwo wybrali i która grupa z Państwem rezonowała. Proszę o feedback właśnie, czy pasuje ta wróżba do Waszej sytuacji. Proszę również o lajki. To jest bardzo ważne dla rozwoju kanału. Dziękuję serdecznie. Grupa pierwsza. Obelisk fioletowy fluorit. Grupa druga. Obelisk kwarcu białego, czyli górskiego. Kwarc górski. Obelisk kwarcu górskiego. Także proszę wybrać grupę. I zaczynamy od grupy pierwszej. Co powinnaś wiedzieć? Czyli obelisk fluoritu fioletowego. Powinnaś dowiedzieć się w tej chwili ode mnie, od kart, tak właściwie od kart Lenormanda i od kart Tarota, że odwracasz się tutaj na jakąś harmonię, na harmonijny jakiś związek, na seksualność, na właśnie takie intymne momenty widocznie w relacji. Odwracasz się od tego i chcesz być jakby sama, czy no nie jesteś tutaj przychylna, widzę, do tego, by było harmonijnie między wami, by było seksualnie, intymnie. A to na pewno dałoby ci szczęście, gdybyś jakby spróbowała, odwróciła się właśnie w stronę harmonijnego związku, kontaktu, seksualności, prawda? Ponieważ no widocznie tutaj jakieś sprawy seksualne, erotyczne, powiedzmy pożądania, tak? Pożądania, namiętności nie interesują cię w tej chwili. Odwróciłaś się i nie wiem, jesteś tutaj bardzo jakaś taka zamyślona, być może dumna. Nie wiesz jednak, że te sprawy właśnie namiętności, tak? Erotyzmu, by przyniosły ci szczęście, spełnienie, gorącą, namiętną miłość. Tego byś potrzebowała, ale niestety nie jesteś w tym momencie jakaś tutaj do tego skłonna. Tak jak mówię, odwracasz się, wychodzisz od tego, nie chcesz tego. Zablokowałaś to jakby. Dałoby ci to jednak, gdybyś jakby spróbowała, prawda? Tutaj, nie wiem, harmonijnie, pełna namiętności, seksualności, pożądania, jakby spróbować tutaj, nie wiem, czy z partnerem, czy w ogóle z jakąś nową osobą, tak, którą poznałaś, to dałoby ci to na pewno spełnienie marzeń. Pomogłoby ci właśnie rozwinąć jakąś inną tutaj opcję. Jakieś spełnienie najskrytszych marzeń, jakieś wejście w głębszy związek, w głębsze relacje. Pozwoliłoby ci to właśnie podjąć jakieś tutaj konkretne kroki. Nie stać tak w niepewności, na rozdrożu, tylko podjąć konkretny krok w jakąś konkretną stronę, właśnie w stronę spełnienia twoich marzeń. Blokujesz to i jakby nie chcesz tego w tej chwili, pomimo że być może jest to błąd. König der Stäbe, czyli król buław. Nie wiesz o tym, że jakiś król buław tutaj bardzo cię pożąda, pragnie. Jest w stosunku do ciebie namiętny, chciałby namiętności z tobą. Taki król buław
jest odważny, chce podjąć inicjatywę, jest pewny siebie, chciałby, byś po prostu no, przychyliła się do jego pragnień, uczuć, pożądania, namiętności, byś z nim coś właśnie tutaj, nie wiem, przeżyła, jakieś piękne, intymne momenty. Nie wiesz o tym, że właśnie powinnaś się jakby skłonić, by to spróbować. On chce, byś szybko właśnie z nim nawiązała takie intymne, jakieś piękne momenty. Król buław, namiętny. Ma duże pożądanie, tak? Ma dużą, właśnie duży potencjał erotyczny. Chciałby właśnie z tobą coś konkretnego, pięknego przeżyć. Namiętne chwile. Chciałby cię zadowolić, chciałby cię, no, jakby ci zaimponować tym, tak, że przepraszam, że w sprawach właśnie takich pięknych, intymnych mogłoby być wspaniale między wami. No niestety jest taki król buław bardzo taki niecierpliwy, tak, ponieważ ma dużo temperamentu, bucha tym temperamentem, tą właśnie tym napaleniem takim erotycznym, tak, chce właśnie podjąć ryzyko i z tobą właśnie coś tutaj przeżyć pięknego, ale ty odwracasz się od tego. Odwracasz się od właśnie tych pięknych, intymnych tutaj chwil z nim. Być może jest to jakiś dobry twój przyjaciel, nieżonaty, czyli single, jakaś być może młodsza osoba od ciebie, być może twój szef, kolega z pracy, być może jest to wodnik, lew lub szyce, czyli co to jest szyce, kochani, po polsku? Strzelec. Tak, szyce jest strzelec po polsku, z grudnia. Listopad, grudzień. Czyli być może, jeszcze raz powtarzam, jest to osoba spod znaku wodnika. Wida to jest najm, przepraszam, źle powiedziałam. Wida to jest baran. To nie jest wodnik. Wida to jest baran. Czyli ten król buław, którego być może już znasz lub poznasz, o czym jeszcze nie wiesz, że on cię pożąda, to jest być może osoba spod znaku barana, lwa lub strzelca. Tak? Barana, lwa lub strzelca, czyli znak ognia. Ognisty, temperamentny. Z wielkim tutaj seksualnym właśnie pożądaniem, namiętnością, niecierpliwy wręcz. Więc pomyśl, czy znasz kogoś takiego lub być może kogoś poznasz teraz i dowiesz się o tym, że tutaj są pragnienia właśnie tego mężczyzny, właśnie takie w stosunku do ciebie, jak ci powiedziałam. Nie odwracaj się na intymność. Także ten temat był ci nieznany i tego się właśnie teraz od tych kart dowiedziałaś. To było przed tobą ukryte. Dziękuję, grupa pierwsza. I zaczynamy teraz czytanie grupy drugiej. Grupa druga to jest kwarc górski, obelisk kwarcu górskiego. Czego nie wiesz? Co powinnaś się dowiedzieć? Okej. Okay. Nie wiesz, kochana, że powinieneś uleczyć swoje masywne blokady, które masz i by nawiązać właśnie kontakt nowy, czy z twoją osobą, którą kochasz, czy w ogóle ze światem, socjalnie jakoś się udzielać, wyjść z izolacji. Powinnaś uzdrowić i wzmocnić siebie. Powinnaś właśnie jakby być stabilniejsza, mocniejsza, uzdrowić swoją duszę, serce, jaźń, wnętrze, mentalność, tak? Odblokować wszystko, nie powinnaś być tak zablokowana tutaj. Nie powinnaś mieć właśnie takich ciężkich myśli, wszystkich negatywnych, że to się nie uda, że nigdy nie osiągniesz swojego szczęścia, że to długa jakaś mozolna droga do szczęścia. Powinnaś się pozbyć tych wszystkich blokad, to uleczyć. Powinnaś otworzyć się i, na ryzyko
na kontakty z innymi, na kontakty z Twoją osobą, którą kochasz, na kontakty właśnie tutaj z innymi, być może jakimiś partnerami, na szukanie kontaktów. Powinnaś właśnie wyjść z tych wszystkich masywnych, totalnych blokad, negatywności. Powinnaś Ty, osoba pytająca, szukać nowych tutaj jakichś rozwiązań, otworzyć się na nowe znajomości, sprawy, projekty, na nowe widocznie tu momenty, próby. Otworzyć się, nie zamykać się, nie blokować, otworzyć swoje wnętrze, otworzyć Twoje serce, głowę, jaźnie, mentalność, emocje, uczucia na coś nowego w Twoim życiu, na jakąś nową osobę, na jakiś nowy związek, nową szansę, nowy początek, na spróbowanie widocznie czegoś jeszcze raz. Otwórz się, daj szansę czemuś lub komuś. Nie zamykaj się w tej klatce mentalnej. Otwórz tą klatkę i wyfruń, jak ptak po prostu z tej zamkniętej klatki. Wyfruń, pofruń, wolna i poszukaj właśnie czegoś nowego. Karta tarota. As buław, czyli początek czegoś nowego, kochani. Początek, szansa na coś nowego, na rozwój własny, na rozwój czegoś nowego, na życiową szansę, na rozrost, jakieś rozkwitnięcie nowych, jakichś tutaj znajomości, nowych rzeczy, nowych projektów, tak jak już mówiłam. Karta tarota to potwierdza jeszcze w tej chwili. Żywotność, odrodzenie się Twojej żywotności, pasji, motywacji, by zacząć coś od nowa lub zacząć coś zupełnie nowego lub zacząć jeszcze raz. Nowa szansa do nowych działań. Rozkwit nowych idei, pomysłów. Rozrastać się na nowo, czy dać rozrósł się jakimś pomysłom, znajomościom. Przemienić jakby te myśli w czyny z odwagą, z siłą, z motywacją, z ambicją. Szanse, by coś nowego zacząć, by coś zmienić w swoim życiu, w swoim związku, w swoich właśnie relacji starej, być może jeszcze raz odnowić coś. Nowy początek i ryzyko, podjęcie ryzyka odważnie. Także to właśnie nie wiedziałaś, że trzeba tak działać. Proszę działać odważnie, z motywacją, z pasją, z nową siłą, do stworzenia czegoś nowego. I wyjść proszę z tej masywnej blokady. Także to jest dla grupy drugiej. To dowiedziałaś się od tych kart i taką wskazówkę dały Ci dzisiaj karty. Dziękuję grupie drugiej, dziękuję grupie pierwszej i drugiej. Proszę o lajki, komentarze, czy rezonuje to z Państwem. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce, kochani, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.